Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym sprawdzić, jak impregnuje się miękkie dachy od Cabrio. Nigdy tego nie robiłem, jako że w końcu coś takiego w swojej stajni teraz posiadam, to też jestem zmuszony ten dach jakkolwiek zabezpieczyć, ponieważ jest po prostu nowy. Ten mój dach fabrycznie był już czymś zabezpieczony, po prostu ten materiał od nowości czymś tam nasączony jest i ten efekt hydrofobowości ma. No i co moi drodzy, Gion, czyli produkt, który nie jest produktem dedykowanym, tak naprawdę z tej całej stawki tylko 4Nano, nie wiem czy jeszcze pamiętacie tę firmę, ten produkt jest dedykowany do tapicerek, jak również do dachów Cabrio. No ale idąc tym tropem, skoro mam tekstila od Elite Detailer i jest to produkt do tapicerki materiałowej, to może on również sprawdzić się na dachach. Czy tak będzie? Zobaczymy. No ale mówię, w kwestii Kencoata, kiedyś ktoś mi powiedział, że można to zrobić. No i co? Bierzemy się teraz do roboty, sprawdzimy jak to działa. Zapraszam do oglądania. Thank you.
Drodzy, powiem Wam tak. Ten element, który został mi jakby dodatkowo po dachu, jest to dokładnie jeden do jeden ten materiał, z którego wykonane jest poszycie mojego dachu w samochodzie. No i stwierdziłem, że będzie najbezpieczniej pobawić się właśnie na takim niezależnym elemencie. Nie jest mi go szkoda, nic z nim nie mogę zrobić, nie mogę go zniszczyć. Po prostu sprawdzę sobie na nim działanie właśnie tych produktów. I co? Jeżeli chodzi o jego właściwości hydrofobowe, jako nowy materiał, jest on czymś tam nasączony, ta hydrofobowość jest, ale mi to nie wystarczy. A dlaczego? Ponieważ przy większej ilości wody widzę, że ten dach tą wodę zaczyna pić. No i nie tego oczekuję. Wolałbym, żeby możliwie największa ilość tej wody po prostu spływała z tego dachu, więc stwierdziłem, że część po prostu tego elementu wyczyszczę mocnym APC, wyszczotkuję, spłuczę, a następnie po osuszeniu, jak ten materiał już będzie suchy, przejdę do aplikacji tych trzech produktów. Na wstępie zacząłem właśnie od Kencoata. Kiedyś słyszałem, że można nim to zrobić, więc długo nie czekając sięgnąłem po Kencoata, w tym przypadku Evo. Aplikacja, tak jak w przypadku wszystkich trzech produktów. Troszkę na materiał, troszkę tam na aplikator roztarłem, żeby możliwie równomiernie jak najbardziej ten produkt rozetrzeć po tym danym fragmencie, żeby był on w całości po prostu zabezpieczony. No i jeżeli chodzi o Kencoata, tutaj ta hydrofobowość, jakby odpychanie tej wody jest właśnie w największej ilości. Mimo to, że te kropelki na początku nie są zbyt okazałe, tutaj królem hydrofobowości na początku był właśnie Fornano, aczkolwiek później większa ilość wody już jest mocno przyswajana przez materiał, więc tutaj to jakby w moim odczuciu po prostu odpada. Jeżeli chodzi o tekstila, tutaj produkt nie jest dedykowanym produktem do dachów Cabrio, więc ja tutaj nie mam żadnego żalu, że po prostu się nie udało. No nie wyszło to tak, jakbym chciał, chociaż myślałem, że coś z tego wyjdzie, ale będę jeszcze próbował kilka podejść sobie w międzyczasie zrobić. Jeżeli chodzi o taki ogólny rezultat, no to na pewno najlepiej wypadł Gion, jeżeli chodzi o zamysł, czyli odpychanie wody. Troszeczkę ten materiał widzę, że jest przyciemniony. Też tam ta linia odcięcia była widoczna, w przypadku Fornano mniej, w przypadku tekstila w ogóle, ale tutaj, to mówię, to jest produkt dedykowany. Jest produktem wodnistym, nie jest produktem takim rozpuszczalnikowym. Nie wiem, jak na dłuższą metę będzie działał Kencoat na te tkaniny, czy nie będzie ich gdzieś tam przypalał, czy nie będzie robił im krzywdy, nie będzie robił żadnego spustoszenia właśnie tutaj z tą całą nicią. Ale jest też produktem wszechstronnym, jak się da zauważyć. Poradził sobie na tym dachu i nie widać tam żadnego bałaganu, przynajmniej na tym małym fragmencie. I uważam, że też istotne jest to, że ten produkt nie utwardził, nie usztywnił nam tego materiału. W przypadku różnych powłok może dojść do tego usztywnienia, ale jeżeli chcecie sobie sprawdzić, najlepiej troszeczkę nalać go na ściereczkę sweat i tam sprawdzić, czy ta ściereczka nam sztywnieje. Wtedy takie powłoki na pewno się nie będą nadawały do takiego zabiegu, nie? Także tutaj ode mnie dzisiaj to tyle. Tak może krótko, jeżeli chodzi o samo przygotowanie dachu, nie wiem, nie orientuję się, czy są takie produkty typowo dedykowane do tego zabiegu. Ja użyłem do tego po prostu APC. Wiadomo, są różne opcje, można to robić odkurzaczem ekstrakcyjnym, też ludzie piorą na początku oczywiście, spryskują, szczotkują, odsysają detergent, potem po prostu próbują to przeprać. Generalnie opcji z tego, co słyszałem, jest już troszkę wymyślonych, ale ja tutaj postanowiłem, że zrobię to tylko APC, szczotka i woda i w przypadku akurat takiego świeżego elementu udało się chociażby usunąć to fabryczne zabezpieczenie, zresztą jak widzieliście właśnie w tym odcinku. Także dzisiaj Wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten odcinek co nieco Wam się przyda, mi na pewno, a ja jeszcze będę tutaj w międzyczasie bawił się trochę z tymi produktami, będę próbował innych sposobów, w innej konfiguracji. Aha, nie miejcie mi za złe, że lałem dużo towaru. Lubię dużo. Tutaj ja chciałem właśnie nalać jak najwięcej, rozetrzeć w przypadku każdego produktu taka sama aplikacja, właśnie żeby jak najwięcej wetrzeć w ten materiał. Też generalnie zbieranie nadmiaru fibrą to nie jest nic złego. Chodziło o to, żeby ten produkt mógł swobodnie odparować i się utwardzić. Także dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Na razie.